Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj dokonam rozpakowania zestawu bezprzewodowego umożliwiający nagrywanie dźwięku na odległość. Jest to sprzęt Rode Link Filmmaker i tak wygląda pudełeczko. Tak więc zabieramy się do rozpakowywania. Pudełko jest bardzo ładne, jest ładnie zaprojektowane i rozkłada się, czy wyciąga się ten zestaw mniej więcej w ten sposób. Czy wysuwa się tutaj. Gwarancja. Mamy gwarancję podbitą. Fajny taki pomysł na zapakowanie w ten sposób, symetrycznie. Otwieramy. O, i proszę bardzo. Oto pierwszy element. I jest to zapewne odbiornik, ponieważ mamy tutaj możliwość montażu na gorącą stopkę. Po tej stronie mamy nadajnik. Co tutaj mamy? Jakieś informacje ostrzegającą przed czymś. Tak. I to jest drugi element. Co tutaj jeszcze jest? Jakiś woreczek. Do czego nam ten woreczek będzie potrzebny? Może jest jakaś zawartość? Spójrzmy. No oczywiście, że tak. Ponieważ tutaj jest mikrofon. Futerko, proszę bardzo. Mamy tutaj futerko, bardzo gęsto tkane. Wygląda to porządnie. W środku jest jakaś guma. To jest futerko. Natomiast tutaj mamy sam mikrofon. Mikrofon jest bardzo cieniutki. O, może tak będzie lepiej widać. I ten przewód, szczerze powiedziawszy, pierwsze wrażenie, cieniutki. Bardzo, ale to bardzo cieniutki. Są takie przewody. Ja nawet zakupiłem taki przewód mikrofonowy, który jest niesłychanie cienki i jest w zasadzie najbardziej wytrzymały ze wszystkich, znaczy proporcjonalnie może nie najbardziej, ale jest niezwykle wytrzymały na mechanicznie, można powiedzieć. No ale ten, być może jest to ten gatunek przewodu, ale po prostu no, wydaje się, jakbym to za chwilę mógł zerwać, więc jakby no, to jest tylko wrażenie. Jak będzie naprawdę, nie wiem. Chciałbym tamten przewód wyjąć i porównać go z tym, ale jest to naprawdę cieniuteńkie, jest wrażenie, że za chwilę to się przerwie. Tu mamy porządny mały jack stereofoniczny, ale oczywiście o stereofonii tutaj nie mówimy. Jest to mikrofon monofoniczny. Zobaczmy, jaka długość jest tego przewodu. 20, 40, 60, 80, z tego metr można by było. Chciałem doczytać, ale tak na oko jest to około metra. Nie wiem, czy to nie jest za długie. Wszystkie moje mikrofony dotychczasowe są krótsze. No, zawsze można sobie zwinąć. W każdym razie tutaj masywny mały jack, a tutaj cieniutki kabelek, który... No nie wygląda to dobrze. Zobaczmy po włożeniu tutaj mikrofonu do futerka, jak to się prezentuje. No w porządku, brakuje nam tylko gdzieś klipsa. Zobaczmy, że ten klips jest gdzieś w zestawie. Tak, klips się zapodział. Mamy tutaj klips. Zobaczmy, jak to wszystko będzie tutaj działało. Jak to się montuje? Musiałem zobaczyć. Pewnie tu musi być jakoś przymocowane. A tak, pewnie to się robi w ten sposób może. Tak, na pewno w ten sposób, tylko trzeba odgiąć. No, źle to trochę zrobiłem, ale mniej więcej to może powinno być takie, tak to zamontowane, o, w ten sposób. Ten klips, no, wygląda na bardzo, ale to bardzo solidny, tak więc tutaj jest dobrze. Ten klips nigdy nie powinien być blisko tego mikrofonu i futerka, ponieważ jak będzie się mikrofon ruszał, to po prostu szuranie, dotykanie tego klipsu do mikrofonu powoduje szuranie i powoduje również no, przenoszenie, nagrywanie tych zakłócających dźwięków. Mam mieszane uczucia co do tego mikrofonu, przewodu. Nie wiem, jak to będzie się w praktyce sprawdzać, kiedy w końcu się przerwie. Tego bym nie chciał.
Nie będę tutaj próbował również, no. Taki cienki przewodzik oczywiście łatwo gdzieś ukryć, on jest mniej widoczny na ubraniach i tak dalej, ma swoje zalety, łatwo można go złożyć, zwinąć, zgiąć i tak dalej, łatwiej się kształtuje na ubraniu, pod ubraniem i tak dalej, ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, to mam tutaj spore obawy, więc jakby, no na razie nie będę tu mówił, że jest to coś złego, ale no, szczerze powiedziawszy, w stosunku do wykonania czy wrażenia właśnie to jest odbiornik, prawda? W stosunku do takiego właśnie do tej masywności i takiej wykonania takiego bardzo porządnego, ten plastik jest tutaj bardzo, ale to bardzo porządny, sprawia wrażenie potężnego, solidnego, pancernego wykonania, a ten mikrofonik taki byle jaki, być może na tym się zarabia, to różnie bywa, ale no nie chcę tutaj jakby krytykować firmy Rode za na razie jeszcze póki co za ten mikrofon, ale no tak samo tutaj ten nadajnik, no nadajnik jest spory, powiem tak, i nie zawsze taka wielkość i waga, bo to też troszeczkę waży, jest zaletą. Jeżeli chodzi o odbiornik, no to tutaj nie ma jakiegoś takiego znaczenia. Lepiej, żeby to było solidnie i mocno wykonane. Natomiast jeżeli chodzi o nadajnik, no to po prostu tu mamy taki klips, gdzie możemy, no właśnie, możemy po prostu to gdzieś tam za spodnie sobie, o właśnie tutaj widać, założyć i jakby właśnie też to jest bardzo, bardzo twarde, bardzo solidne. Ta sprężyna jest, ten drut, ta sprężyna jest jakby tutaj bardzo, bardzo mocna, tak więc wszystko sprawia takie dobre, bardzo dobre wrażenie, ale to waga to nie sprzyja, bo no niestety w stosunku do na przykład mikrofonu, nie mikrofonu, tylko dyktafonu cyfrowego, no to jest to, no jest to spora wielkość i spora waga, nie zawsze to jest przydatne. W moim przypadku akurat nie będzie takiej sytuacji. Ja mogę to nosić, mam gdzie to włożyć. Gorzej, jeżeli jest na przykład marynarka, no to gdzieś tam trzeba z tyłu włożyć i to gdzieś wystaje, w końcu widać, więc nie wiadomo, czy to włożyć w kieszeń marynarki, czy... Albo tak samo na przykład, kiedy jest bardziej sportowe ubranie, no to też jakby nie do końca zależy nam przy ruchu, to wszystko będzie nam latać w tej weftę. Także wielkość tu ma znaczenie, jeżeli chodzi o wielkość, no to widziałem mniejsze i bardziej delikatnie wykonane, można powiedzieć tak kolokwialnie, tego typu sprzęty. Głównie tu mówię o nadajniku oczywiście. Tutaj montujemy to w ten sposób i już mamy gotowe. Co możemy jeszcze w tej chwili zrobić? No, zobaczmy, czy coś tutaj w ogóle jeszcze jest. Mamy jeszcze taki dodatkowy jakiś tutaj element montażowy. Na razie nie wiemy, co to jest. Mamy instrukcję Quick Start Guide i mamy jeszcze ważny element, a mianowicie no, przewód łączący odbiornik, no, z naszym aparatem, prawda? I to wszystko. Pudełko duże, sprzętu mało. No ale to jest dobre, to jest zaleta, ponieważ no, trzeba brać pod uwagę, że różnie się bywa w transporcie i może być pudełko rzucane. Mam tutaj aparat, tu jest nasz sprzęt. Jak to montujemy? Zobaczmy, czy to da się tak bezpośrednio tutaj zamontować na gorącej stopce. No próbujemy, wkładam, zakręcam i tak by chyba to powinno, tak by to powinno wyglądać, tak by to powinno tutaj być zamontowane. Zobaczmy, czy to się porządnie trzyma po skręceniu. Jak tak mocno przykręcę, no to jest w porządku. No rusza się trochę, ale jest w porządku. Mam nadzieję, że tutaj wszystko robię według instrukcji, bo robię tu intuicyjnie. Tak więc to jest, dobrze, jeszcze niech to chwilę będzie. Tu również mamy sprężynę, tak więc to możemy w inny sposób zamontować. Nie wkładałem jeszcze baterii, ale to następnym razem. Co jeszcze powinienem wykonać? No oczywiście połączenie, prawda? Tutaj, gdzie jest wejście mikrofonowe w aparacie, no a tutaj, o proszę bardzo. A tym pierścieniem tutaj, może ja odkręcę, jeszcze raz pokażę. O, tutaj jest taki pierścień.
ten pierścień służy, i to jest bardzo, ale to bardzo dobre, ten pierścień służy do tego, żeby przykręcić do tego gniazda, nie tylko żeby to było włożone, żeby ten jack był włożony, bo zawsze może gdzieś tam zadziałać jakaś siła nieodpowiednia i urwać, ugiąć ten jack albo uszkodzić gniazdo. Dodatkowo jeszcze można tu przykręcić i przymocować to lepiej, tak żeby to całość stanowiło i gniazdo i wtyk stanowiło jedno. No a tutaj to już wiadomo, że nie mamy takiej możliwości, bo aparaty są zwyczajnie zrobione, więc to jest bardzo, bardzo dobre. Tutaj przewód giętki, nie wiem jaka jest jakość połączenia tego przewodu, zakładam, że bardzo, bardzo wysoka, ale tak to mniej więcej wygląda. Jak możemy to całościowo, wizualnie ocenić? No bardzo dobrze. Wszystko sprawia wrażenie bardzo, ale to bardzo dobrze wykonanego, profesjonalnego. Widzisz, to jest idealnie tutaj dobrane, ta odległość, także wszystko tutaj jest spasowane. Nic tam nie lata, nic nie ma jakichś wystających części, nie mamy wrażenia, że się zaraz coś urwie. Także wszystko tutaj jest jak najlepiej. No i niestety, nie chcę tutaj wystawiać od razu negatywnego komentarza, ale wolałbym, żeby ten przewód już na starcie był zdecydowanie grubszy i bardziej, mniej podatny na wyginanie i mniej giętki niż właśnie tak, jak to jest tutaj zrobione. Być może, że są tam dodatkowe oploty i tak dalej, ale to są to tutaj właśnie w tym miejscu, o dokładnie w tym miejscu pojawiają się najczęściej uszkodzenia. O tutaj, a w mikrofonie jest to tutaj. To miejsce, ale mikrofon ma jeszcze tutaj takie dodatkowe wzmocnienie, więc nie jest to takie groźne, ale tutaj zważywszy na to, że ta część jest bardzo, ta część właśnie o, jest bardzo, bardzo sztywna, więc tu na pewno będą duże siły działały, bo ja nie co się będzie robiło. Tutaj zawsze pracuje przewód i tu on się urwie prędzej czy później. Nie ma na to siły. Tak więc to chyba powinno być nieco bardziej giętkie, a przewód nieco grubszy, a może przynajmniej jakaś część tego przewodu nieco grubsza. Ale no zobaczcie, porównajcie sobie dwie grubości tutaj. Tego przewodu, który nie będzie aż pracował, czy w ogóle nie będzie pracował, bo on w tej pozycji będzie po prostu sobie swobodnie tutaj tak właśnie będzie umieszczony. A ten przewód, który będzie non-stop gdzieś tam między ubraniami, czy gdzieś tam w różnych sytuacjach urwany. Tak więc te grubości powinny być troszeczkę inne. I to tyle w zasadzie. Nie mam więcej w tej chwili żadnych uwag. Tu jeszcze znalazłem jeden drobiazg. To jest taka gąbka, gdzie można taką gąbkę użyć. W sumie nie wiem gdzie. Ja używam osobiście albo futerka, albo po prostu mikrofonu otwartego, zupełnie otwartego. Bo jeżeli nie wieje wiatr, no to czy nie ma ruchu powietrza, no to nie korzystamy z tego futerka, a kiedy świszcze i dmucha, no to zakładamy i tyle. Ta gąbka to tam jak umarłemu kadzidło pomaga, szczerze powiedziawszy. Może tyle, że jeżeli nałożymy ją, to po prostu nie mamy bezpośrednio tego czujnika odsłoniętego, więc to po prostu służy tak, można powiedzieć, jak nie wiem co, dekiel na obiektyw czy coś podobnego, żeby nie było bezpośredniego dostępu do tego mikrofonu. Bardzo dobrze oceniam wstępnie, nie skreślam przez ten cienki przewód tego zestawu i na pewno nagram kolejny materiał, w którym pokazuję, jak ten sprzęt się zachowuje w praktyce, bo to jest ważniejsze. Chociaż pierwsze wrażenie, pierwsze takie organoleptyczne właśnie cechy sprzętu już dają sporo do myślenia i prawdopodobnie wróżą dobrą lub złą współpracę. No ja tutaj wróżę i oczekuję bardzo dobrej współpracy. Zaznaczę tylko, że to jest to nadajnik, który nadaje sygnał cyfrowo, czyli piew analogowo jest przetwarzany, jakby jest wzmacniacz niskiej częstotliwości. On przetwarza na sygnał cyfrowy i zero, jedynki tutaj sobie krążą między właśnie nadajnikiem a odbiornikiem. I pozostałe konkurencyjne rozwiązania są nieco inne. Po prostu ten przesył danych jest tutaj w sposób analogowy. Zawsze jest tak w technice analogowej, że no, siła sygnału odbieranego przez odbiornik zależy właśnie od odległości, od jakby
siły tego sygnału, można powiedzieć, przesyłanego. Jeżeli on jest słaby, no to po prostu wchodzą szumy i odbierany sygnał jest pomieszany z szumami i on jest słaby. Natomiast w technice cyfrowej jest tak, że dopóki ten przesył jest, to mamy 100% informacji. No i tak producent tutaj podaje, że tak to wygląda. Tu znowuż w odbiorniku mamy cyfrowy, właśnie taki dekoder cyfrowy, czyli z tych zer jedynek przetwarzany jest znowuż na sygnał niskiej częstotliwości, można powiedzieć, i analogowy, i dopiero jest tutaj przesyłany na aparatu. Tak w skrócie, taka w skrócie jest zasada działania, która jest zdecydowanie odmienna od większości zestawów, które są dostępne na rynku. Tam to odbywa się w sposób analogowy. Jak to w praktyce będzie działało, no to już w następnym materiale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.